Niekoniecznie codziennie, niekoniecznie scenka w wydaniu dźwiękowym. Beata Krupska. Sceny z życia smoków. Dowiadujemy się, że smok to nie ptak. Następnego dnia, z samego rana, smoki poszły nad urwisko. Poszły same, ponieważ żaba zachorowała na świnkę i pójść nie mogła. Płakała głośno, ale nic jej to nie pomogło. Smoki kazały jej leżeć na kupie suchych liści i chorować. Więc żaba leżała i chorowała, a smoki poszły. Urwisko było wysokie, strome i bardzo straszne. Na brzegu rósł krzak głogu, który miał dużo liści i dużo kolców, a poza tym nic nie rosło. Smoki sposępniały i spojrzały w dół, marszcząc przy tym brwi. Słabo dziś wieje, zachrypiał smok Zygmunta. Wieje jak wieje. Czego się czepiasz? Warknął Wincenty smok. Smok Antoni bał się najbardziej, więc postanowił mieć to już za sobą. Jak najprędzej. Odsuńcie się, wyszeptał grobowym głosem. Smoki się odsunęły, a Antoni cofnął się trochę, żeby mieć większy rozbieg i zaczął biec w stronę urwiska, szybko przebierając łapami. Trochę przeszkadzał mu tłusty brzuch. Już miał skakać, gdy Wincenty smok krzyknął. Ogon! Antoni w ostatniej chwili wyhamował, ryjąc piętami w piasek. Co ogon? Rozcapiesz ogon, to będziesz lepiej sterował, powiedział spokojnie Wincenty. Twoja głupota jest większa niż to urwisko. Masz być cicho i tyle, ty truflo! Ryknął Antoni i skoczył. Przez chwilę zawisł w powietrzu, spojrzał w dół, zamachał wszystkimi łapami, puścił nosem trochę dymu z ogniem i zaczął spadać. Ty? On leci! Stwierdził zainteresowaniem smok Zygmunta. Ale pionowo, zauważył ponuro Wincenty. W tym momencie Antoni rąbnął z hukiem o ziemię, wznosząc tumany kurzu. Potem rozcapierzył ogon i legł bez ruchu. Co on robi? Chrypnął smok Zygmunta. Leży. Co ty robisz? Zawołał smok Zygmunta do Antoniego. Leżę, odparł Antoni, krztusząc się piachem. Miałeś latać, obraził się Wincenty. Antoni obrócił się na plecy i spojrzał na oba smoki siedzące na urwisku. Wiesz, w ostatniej chwili się rozmyśliłem, więc szedłem po prostu na dół. Dość szybko, jak widzieliście, a teraz się opalam. Antoni zamknął oczy i pomyślał, że będzie się chyba musiał opalać ze 300 lat, zanim uda mu się wstać. Kości bolały go potwornie, miał podbite lewe oko i ogromny guz na łbie. Wincenty smok i smok Zygmunta rozmyśliły się trochę wcześniej niż Antoni i więcej smoczych skoków nie było. Antoni był zbolały i zły, ale i tak cieszył się w duchu, że udało mu się wstać po 30 minutach, a nie po 300 latach. Trzeba się cieszyć z drobnostek, pomyślał, bo nigdy nie wiadomo, jakie urwisko czeka nas jutro. Kiedy smoki wróciły na polanę, żaba udawała, że nic nie zauważyła. Przyznacie chyba, że nie jest łatwo przeoczyć 3 dorodne smoki na małej polanie, ale żaba była zdolna. Pod wieczór zwróciła w stronę smoków żabie oczy i zaskrzeczała łaskawie. A, jesteście? Jak było? Smok Wincenty już otworzył pysk, żeby jej opowiedzieć, gdy nagle Antoni zawołał: jedno słowo z pyska, stanie się coś strasznego! Smoki zamarły w bezruchu, nawet żaba siedziała cicho. Nikt nie miał odwagi sprawdzić, co takiego strasznego by się stało, gdyby jedno słowo wydobyło się ze smoczego pyska. Smoki nigdy więcej nie próbowały latać, a żaba nigdy nie dowiedziała się, jak było, ale za to miała świnkę.